na trasce Kawy Mecz. Mają za sobą serię wygranych spotkań. Są w wyśmienitej formie. Widzę zadają sobie pewnie pytanie, czy dzisiaj będzie tak samo, czy może tak na spotkaniu oku. Dobry wieczór, witamy z Amsterdamu. Dziękujemy za dołączenie do nas przed ekranów. Z wysokości stadionu postaramy się dodatkowo uprzyjemnić rywalizację na Johan Cruyff Arena. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze spotkanie to będzie prawdziwa piłkarska uczta. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Po takiej serii zdecydowanie tryskają pewnością siebie. 3 mecze i 3 zwycięstwa. To musi budować ego jak nic innego. Zaczynają zwracać na siebie uwagę i z pewnością będziemy się przypatrywać ich występom. Taka passa tylko napędza, ale w tym momencie trzeba też pamiętać, że nic nie trwa wiecznie i tym bardziej trzeba grać na pełnym skupieniu. Zobaczymy, co dziś pokażą. Nie jest łatwo wejść do drużyny i od razu nadawać na tych samych falach co reszta. Ciekawe, jak poradzi sobie w tym debiucie? No, potrzebowali tego wzmocnienia. Kogoś, kto odważnie ruszy flanką, nie oglądając się za siebie albo przedrybluje rywala. Czy się sprawdzi, to inna rzecz, ale myślę, że tę kwestię w ciągu najbliższych miesięcy zweryfikuje boisko. Mamy przerwę w grze. Będzie wznowienie od bramki. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Doskonale zablokowany teraz. Dalej są przy piłce, nie ma więc gwizdka, korzyść. A jednak zmiana decyzji, puszczenia korzyści jednak nie ma. Jest za to decyzja o rzucie wolnym. Gargano. Ładnie zapowiada się akcja Saints. Wznowią grę od rzutu rożnego. Wrzuca w okolice 11 metra. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Świetne, prostopadłe zagranie. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Piłka poza boiskiem, gra przerwana, out. I będzie jeszcze rzut rożny. Na 11 metr z rogu to musiał być spalony. Przecież było wiadomo, że zaraz po wybiciu rogu będzie na offside. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. No, dobra, to była obrona. Oj, proszę, udana interwencja przy dośrodkowaniu. Mogą ruszyć z kontratakiem, zobaczmy, jak to się rozwinie.
Silva. Emnes. Skrzydło odkryte. Tędy teraz rusza akcja. Uwaga, może być groźnie. Ale od razu widać było, że bramkarz sobie z tym poradzi. Ładna obrona. Rafael. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Doskonale to zablokował. Nic nie będzie z tej centry. Dobry teraz przerzut. Poradził sobie, minął z wodem. Znakomicie w obronie. Znakomicie. Groźna akcja zatrzymana. Jest coraz bliżej pola karnego, ale cała akcja kończy się stratą piłki. Piłka poza boiskiem, out. Sędzia jeszcze nie gwiżdże, stosuje korzyść. Ale tym razem to sędzia już musi zareagować. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Mocne wejście, ale czyste. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. Błąd, strata piłki. Gargano. Uderza na bramkę. Jest okazja, można objąć prowadzenie. Trzeba dobrze rozegrać ten korner. Wreszcie jakaś sposobność. Może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Rzuca piłkę przed bramkę. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Ma sporo miejsca na skrzydle. Może pociągnąć akcję. Powiem szczerze, nie wiem jak mógłby paść tu gol. Przede wszystkim to musiałaby być główka w światło bramki. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. No, teraz naprawdę zanosiło się na gola, ale obrońca w porę interweniował. I mamy rzut rożny.
Słabe to dośrodkowanie. Piłkę zatrzymał już pierwszy obrońca. A teraz zmiana posiadania piłki. Gargano. Ta akcja Saints może przynieść owoce, ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Dośrodkowuje na dalszy słupek, ale jak widzimy, bramkarz łapie piłkę. Taren. Strata, źle, Saints. Dames en heren, de winnaar van de loterij is bekend. Het winnende lot is van Stefan Oosterbeek. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Bramkarz broni bez żadnych kłopotów. Statystyki są nieubłagane, Tomku. Ta drużyna po prostu nie stwarza sobie dogodnych sytuacji. Niby uchodziła za faworyta przed meczem, ale zupełnie nam tego nie potwierdza. Moim zdaniem brakuje tutaj dynamiki, entuzjazmu, ale zaraz, oj, może być z tego gol. No, powinien teraz być na siebie wściekły. Przecież tu powinien być otwierający gol. Tak, to była doskonała okazja. Nie mam pojęcia, jak to zmarnował. Ładne teraz podanie. Może im dać prowadzenie. Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się na... Obronił, ale piłka w grze. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. No, nie powinien tak ryzykować. Sędzia może teraz sięgnąć po drugą żółtą kartkę. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Ależ zagranie! Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Piłka odbita. Będzie rzut rożny. I teraz centra w pole karne. W końcu! Wreszcie zaczęło się strzelanie w spotkaniu, w którym długo żadna ekipa nie mogła się przemóc. Mam nadzieję, że teraz gole posypią się jak z rękawa. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Łatwo przyszło, łatwo poszło. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Wycofanie piłki w pole karne. Co teraz? Było naprawdę blisko. Co za pech. Ta kontra to był kawałek dobrego futbolu. Szkoda, że nie uderzył nieco celnie. Ma wsparcie, by to rozegrać. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Czy strzelą i doprowadzą do remisu? Do końca już naprawdę niewiele. Oj, chyba by wpadło, gdyby nie to przytomne wejście.
Obrońca na posterunku, oddala zagrożenie. Emnes. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Teraz może być groźnie. Mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Dobra obrona, remis wciąż jest w zasięgu. Rzuca piłkę w pole karne. Ale jednak, ta piłka była zagrana zbyt blisko bramkarza. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Gol, gol! Zostawiają rywala w tyle. Już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu. Mogą już chyba odetchnąć. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Czyli już sędzia gwiżdże ostatni. Yeah, but we need to get